zdecydowanie ta obojętność jest tym słowem kluczowym całej kampanii, dlatego że dotychczasowo jakby karało się za przemoc wobec dzieci tego agresora, tak? Czyli ten rodzic, który uderzy dziecko, ten nauczyciel, który znęca się psychicznie, to były te demony. Ale prawda jest taka, że demonami, które stoją za tym cierpieniem dzieci, jest każdy z nas, dlatego że sąsiad, który słyszy hałasy, nauczyciele, którzy widzą siniaki, my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieciaki, my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tą młodzież, która tak naprawdę przez cały swój czas tego dojrzewania jest takim naszym bogactwem jako państwa, jako ludzi, jako obywateli. Dlatego obojętność jest karalna, ta kampania jest dedykowana temu, żeby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Już ten poniedziałek o 16:00 w Studenckim Centrum Kultury rozpoczynamy konferencją oraz takim oficjalną premierą spotu, który będzie dostępny tak naprawdę i w social mediach, i w telewizji. Jest to coś takie, które ma być tym elementem zapalnym, ale oprócz tego jest tam konferencja i debata związana ze standardami ochrony małoletnich, bo tak naprawdę to one wrzuciły tą odpowiedzialność w tą literę prawa i wymusiły na to, że każdy z nas musi reagować tak naprawdę, więc o tym, jak to przebiega, dlaczego to jest istotne i dlaczego my faktycznie możemy być za to karalni, to tak naprawdę wypowiedzą się specjaliści z tej dziedziny prawa, jakże i pedagogiki. No właśnie, to powiedzmy, jakich gości będziecie mieli podczas tego spotkania, to jedno, a dwa, jaki będzie później przebieg tej kampanii? Gośćmi spotkania będzie radca prawny Tomasz Rojek, będzie Karolina Misiura, Szkoła Montessori, dyrektor Szkoły Montessori, będzie wybitny pedagog z Uniwersytetu Opolskiego zajmującego się wdrażaniem tym praktycznym standardów ochrony małoletnich, policja, włodarzem miasta, więc tak naprawdę tych perspektyw będzie bardzo dużo. No i oprócz tego, oprócz tak naprawdę tego wieczoru, to tak naprawdę przez cały miesiąc możecie się spodziewać warsztatów dostępnych dla przedsiębiorców, dla szkół, dla nauczycieli, dla dzieciaków, jak się bronić. Do tego billboardy, plakaty, tak naprawdę będziemy wszędzie, ale tylko dlatego, że temat jest ważny. Przez cały miesiąc będą odbywać się warsztaty. Są to warsztaty wdrażania standardów ochrony małoletnich. Będą to warsztaty praktyczne z tego, jak przystosować swoje przedsiębiorstwo, swoją placówkę edukacyjną, ale też swoje okolice i swoje społeczeństwo do tego, żeby efektywnie reagować na tą przemoc wobec dzieci i na te sygnały, bo te sygnały są różne, bo to nie jest tak, że to są tylko siniaki, tylko to są przede wszystkim przemoc psychiczna, znęcanie się, zaniedbanie. My wszyscy jesteśmy tego obserwatorem, więc my jako tutaj fundacja będziemy tworzyć takie warsztaty, które dadzą ludziom te możliwości reagowania i będą wiedzieli, jak przygotować się na wszelkie wypadki negatywne, które będą występować.